Wysoki Sejmiku, Szanowni Państwo. Chciałbym wyrazić jako radny województwa śląskiego stanowczy sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu mównicy Sejmiku, sesji Sejmiku do spraw niezwiązanych z kompetencjami Sejmiku, do spraw przynależących do właściwości Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Jest to w mojej ocenie wyraźna, może i dalsza dekonstrukcja ustroju demokratycznego w Polsce. System demokratyczny w Polsce oparty jest na ścisły podział kompetencji. Biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj w porządku obrad wiele punktów, w tym rang istotny, jak omówienie raportu o sytuacji województwa śląskiego, jak omówienie wykonanego w ubiegłym roku budżetu, jak przyjęcie wielu istotnych dla pracy województwa śląskiego uchwał, w mojej ocenie jest to dekonstrukcja systemu, zajmowanie się nie swoimi sprawami. Ale ja byłbym w stanie poprzeć stanowisko Sejmiku Województwa Śląskiego wyrażającego sprzeciw wobec łamania konstytucji i dalszej dekonstrukcji ustroju demokratycznego w Polsce. Ja też jestem przeciwko temu łamaniu. Oczywiście mam do tego zupełnie inne uzasadnienie i nie będę popełniał błędu przewodniczącego Sejmiku, który dopuszcza tutaj do wiecowania politycznego i nie będę się wypowiadać w sprawach związanych z kompetencjami Sejmu czy Senatu. Ale zwrócę Państwu uwagę na nasze tutaj doświadczenia sejmikowe i w związku z tym składam formalny wniosek o zmianę ostatniego zdania z uzasadnienia, które jest do tej uchwały. Jak Państwo sobie otworzycie, bo zapewne tekst macie, no bo jesteście przeciwko łamaniu, ja przeczytam to ostatnie zdanie ze zmianami, które proponuję. W tej sytuacji nie możemy dłużej milczeć. Trzeba mówić głośno o postępującym procesie wygaszania demokracji w Sejmiku Województwa Śląskiego i wezwać wszystkich ludzi dobrej woli do obrony tak mozolnie przez nas wspólnie, niezależnie od poglądów politycznych wypracowanych od 1990 roku, od 1 stycznia, kiedy istnieje Sejmik, wartości demokratycznych w Sejmiku Województwa Śląskiego. Myślę, że nie muszę tego udowadniać, to dopiero kiedy myśmy stracili władzę po 4 latach, kiedy każdy z Państwa radnych mógł mówić na dowolny temat, ile chce, jak długo chce, to na przykład, kiedy była dyskusja, 2 sejmiki temu, pan przewodniczący, nie dając żadnych sensownych argumentów, wygasił tą dyskusję, uniemożliwił radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. No i co z tego, że sprawa jest ze ślubu Sprawa i Sprawiedliwość? To my jesteśmy inni? Niedemokratycznie pan przewodniczący i wy, którzy głosowaliście za tym, zamknęliście dyskusję w tym sejmiku. No to niby jak? Jednym wolno gadać w nadmiarze, a my mamy siedzieć cicho. I to jest właśnie demokracja. Nie łammy tak demokracji, zmieńmy to ostatnie zdanie, walczmy o demokrację, ale zacznijmy od siebie. To jest bardzo pięknie pokazywać grzechy, no może rektora Uniwersytetu Śląskiego, a może was wszystkich. Zacznijmy od swoich grzechów własnych. Ja znam swoje grzechy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.